Państwa nie wywodzę się z administracji celnej, później służby celnej. W związku z tym miałem przyjemność współpracować ze środowiskiem eksporterów. Wiem, że to są naprawdę ludzie, na których polska gospodarka może liczyć, którzy dzięki swojej aktywności rozwijają naszą gospodarkę, nasz przemysł, nasze rolnictwo. Proszę Państwa, ja wiem, że na tego rodzaju spotkaniach zawsze wszyscy nie oczekują zbyt długich przemówień, ale pozwólcie Państwo, że chciałbym jednak przedstawić parę inicjatyw, które Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Ministerstwem Finansów realizuje na rzecz Państwa, na rzecz pomocy naszego eksportu. Na początku chciałbym zwrócić uwagę, że Minister Rozwoju i Finansów bardzo ceni ważny głos i postulaty stowarzyszenia w debacie na temat polityki proeksportowej, rozwoju polskiej gospodarki i procesu międzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. Jednym z priorytetów ministra jest wspieranie i pomoc przedsiębiorstwom we wzmacnianiu ich potencjału, między innymi w procesie wchodzenia na rynki zagraniczne. Zdajemy sobie sprawę, że jest to proces kosztochłonny i często obarczony dużym ryzykiem, zwłaszcza jeśli chodzi o rynki pozaeuropejskie. Przyjęta przez rząd w lutym strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju jako jeden z priorytetów określa obszar ekspansji zagranicznej, zarówno pod względem zakresu stosowanych dokumentów, instrumentów, jak też zasięgu ich geograficznego oddziaływania oraz licznych przedsiębiorców. Polska jest krajem o stosunkowo niskim poziomie międzynarodowienia przedsiębiorców, w szczególności mikro, małych i średnich. Jedynie co piąte polskie przedsiębiorstwo jest w jakikolwiek sposób powiązane z rynkami międzynarodowymi. Niewielki jest także nasz udział w międzynarodowych zamówieniach publicznych. Przykładem są zamówienia Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie udział naszego kraju wynosi zaledwie 0,2 promila. O słabej internacjonalizacji polskich przedsiębiorców świadczy także silna koncentracja na prostych formach współpracy z zagranicą. Tylko 0,6 promila polskich przedsiębiorstw inwestuje za granicą. Cechą charakterystyczną polskiego eksportu pozostaje silna koncentracja dostaw eksportowych do krajów unijnych i stosunkowo niewielki udział w tym wywozów na rynki pozaeuropejskie. Jeśli chodzi o eksport na rynki wspólnotowe, wynosi on ponad 80%. Biorąc pod uwagę wymienione czynniki, powinniśmy dążyć do zwiększenia powiązań z rynkami międzynarodowymi poprzez poszerzenie liczby podmiotów uczestniczących w wymianie międzynarodowej oraz rozwijanie bardziej zaawansowanych form współpracy z zagranicą. Realizujemy obecnie pracę nad stworzeniem zintegrowanego, wewnętrznie spójnego systemu pomocy gospodarki ukierunkowanego na rozwój polskiego eksportu, zwiększenie polskich inwestycji za granicą, umacnianie międzynarodowego wizerunku Polski oraz poprawę rozpoznawalności polskich produktów i usług za granicą. W ramach powyższych działań przewiduje się przygotowanie wieloletniej strategii wspierania eksportu inwestycji, utworzenie ośrodka, który zintegruje działania związane ze wspieraniem przedsiębiorców internacjonalizacji oraz tworzenie sieci placówek wspierających działalność przedsiębiorców za granicą. Przewiduje się m.in. rozszerzenie kompetencji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, podmiotu koordynującego politykę wspierania eksportu i polskich inwestycji za granicą. Agencja połączy istniejące zasoby i możliwości proeksportowe, proinwestycyjne i promocyjne. Będzie odpowiedzialna za rozwój globalnych zawodów eksporterów i inwestorów. Zwiększanie rozpoznawalności międzynarodowego wizerunku Polski oraz poprawę rozpoznawalności polskich produktów i usług za granicą. W dniu 20 czerwca bieżącego roku odbyło się pierwsze czytanie nowego projektu ustawy, która zwiększy kompetencje przedmiotowej i organu przedmiotowej agencji. W celu realizacji tych zadań agencja dysponować będzie siecią zagranicznych biur handlowych. Przewiduje się utworzenie aż 69 biur, które zastąpią obecnie funkcjonujące wydziały pomocy handlu i inwestycji. Na chwilę obecną utworzone zostały już nowe przedstawicielstwa w San Francisco, Singapurze, Szanghaju, Nairobi, Teheranie oraz Ho Chi Minh. Agencja działa w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju, którego zadaniem jest
jest wspieranie wzrostu konkurencyjności międzynarodowej polskich firm. Polski Fundusz Rozwoju jest odpowiedzialny za realizację programu w nowym modelu wsparcia polskiego eksportu. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność eksportową oraz posiadające markę produktową, która ma szansę stać się marką rozpoznawalną i konkurencyjną na rynkach zagranicznych, zachęca do skorzystania z różnego rodzaju instrumentów wsparcia oferowanych w ramach programu wsparcia małych i średnich przedsiębiorców w promocji marek produktowych. Przygotowane zostały programy promocji 12 wybranych branż. W celu wzmacniania aktywności polskich eksporterów na rynkach perspektywicznych o szczególnym znaczeniu dla rozwoju polskiego eksportu azjatyckim, afrykańskim i amerykańskim, co prawda odległych i trudnych, ale o dużym potencjale importowym, przygotowano programy promocji dla 5 następujących rynków: Algierii, Indii, Iranu, Meksyku i Wietnamu. Podbijamy zdobywanie nowych zagranicznych rynków, naszym przedsiębiorcom oferującym innowacyjne usługi będzie pomagał program Polskie Mosty Technologiczne. Dzięki niemu firmy, w szczególności przedsiębiorstwa wysokotechnologiczne oraz przedsiębiorstwa o najbardziej innowacyjnych produktach i usługach będą mogły liczyć na pomoc w ekspansji w krajach, które zostały oceniane jako najbardziej obiecujące dla polskiego biznesu. W dłuższej perspektywie naszym celem jest geograficzna dywersyfikacja polskiego eksportu na rzecz zwiększenia udziału krajów pozaunijnych w globalnym eksporcie Polski. Intensyfikujemy bilateralne kontakty gospodarcze na szczeblu rządowym z partnerami zagranicznymi w celu promowania i wspierania polskich interesów gospodarczych. Zwracam uwagę, że z punktu widzenia naszego rządu szczególnie ważnym rynkiem jest Afryka. Jeśli chodzi o Afrykę, rozwijamy program Go Afryka. Spowodował on już dzisiaj, że liczba polskich przedsiębiorców zainteresowanych eksportem do krajów Afryki zwiększyła się z 2700 do ponad 3500. Coraz częściej mamy do czynienia również z inwestycjami polskich firm w poszczególnych krajach afrykańskich. Przykładem takich działań realizowanych przez spółkę Ursus jest projekt montażu w Etiopii, Tanzanii i Zambii ciągników rolniczych. Chcąc także regulować traktatowo nasze stosunki gospodarcze, będziemy dążyć do renegocjacji pewnych porozumień gospodarczych bądź zawarcia nowych tego rodzaju porozumień z wybranymi krajami afrykańskimi, chociażby dotyczącymi ochrony naszych inwestycji. Innym bardzo ważnym rynkiem z punktu widzenia przyszłości jest rynek Ameryki Łacińskiej. Żeby najlepiej o tym świadczy zaliczenie chociażby Meksyku do grona 5 najbardziej perspektywicznych dla rozwoju polskiej ekspansji handlowej inwestycyjnej rynków zagranicznych. Innym krajem, który też powinien stać się dla nas jednym z perspektywicznych rynków, jest Iran. W związku z tym także prowadzimy tutaj projekt w postaci do Iranu. Następnym rejonem jest oczywiście rejon Azji i Pacyfiku, w szczególności rynek Chin, Japonii i Korei Południowej. Proszę Państwa, jeśli chodzi o rynek chiński, najlepiej się o tym świadczy dzisiaj rozmiana współpraca z naszym partnerem chińskim dotyczących reaktywacji antycznego jedwabnego szlaku. Chińczycy są mocno zainteresowani tym projektem, a więc tak naprawdę przewozem towarów zarówno w zakresie importu, jak i właśnie eksportu za pośrednictwem kolei. Jeśli ten projekt się uda, nasz kraj będzie miał tutaj decydującą rolę, dlatego że jak Państwo wiecie, ta kolej przebiega właśnie przez nasz kraj, konkretnie przez Małaszewicze. Również jeśli chodzi o rynek chiński, świadczy o tym, jak ważne jest dla nas to miejsce, świadczy, że jeśli chodzi o Ministerstwo Finansów, jedynie oficer łącznikowy Krajowej Administracji Skarbowej właśnie ma swoją siedzibę w Chinach, rezyduje w Chinach. Mam nadzieję, że również on dla Państwa będzie takim wsparciem z punktu widzenia informowania naszych eksporterów o przepisach dotyczących polityki celnej Chińskiej Republiki Ludowej. Proszę Państwa, innym rynkiem, który powinien być dla nas bardzo ważny, są Indie. Również tutaj prowadzimy projekt pomocy innego Indie, który zachęca polskie podmioty do większej inicjatywy.
eksport Polski w skali wschodniej w 2016 roku przekroczył 11,8 miliarda, natomiast wzrost o 4,5%. W szczególności należy podkreślić poprawę sytuacji w eksporcie na Ukrainę. Ten wzrost wyniósł aż 16%. Naszymi głównymi odbiorcami naszych towarów w grupie krajów wschodnich zostają dalej Rosja, Ukraina, Białoruś i Kazachstan. Jest to 95% naszego eksportu, jeśli chodzi o niedawnego Związku Radzieckiego. Pozytywne zjawiska w tamtych krajach wschodnich w 2017 roku uległy wzmocnieniu. W pierwszym kwartale bieżącego roku polski eksport przekroczył 3 miliardy dolarów amerykańskich, wzrastając aż o 27% w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. Zakładamy, że w wyniku powyższych działań zwiększy się wartość polskiego eksportu, wzrośnie wolumen polskich bezpośrednich inwestycji za granicą oraz zaangażowanie przedsiębiorców w bardziej zaawansowane formy międzynarodowej współpracy gospodarczej. Mam nadzieję, że przedstawione działania odpowiadają Państwa oczekiwaniom i przyniosą spodziewane efekty, czego Państwu życzę. Dziękuję za uwagę.